Cześć, witam Was w odcinku poświęconym projektowi Liberty OS. Projekt ten jest na pograniczu tematów związanych właśnie z prywatnością, czy też nawet z anonimowością w sieci oraz na pograniczu technologii blockchain oraz świata kryptowalut, ponieważ system ten składa się to jakby z dwóch oddzielnych modułów. W tym odcinku postaram się przedstawić ten projekt oraz powiedzieć, co tak naprawdę o nim myślę i na co tutaj warto zwrócić uwagę. Także zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Liberty OS w ostatnim czasie uzyskuje popularność, a przynajmniej medialność w świecie kryptowalut, w świecie technologii blockchain, z tego względu, że tak naprawdę składa on się z dwóch głównych, ten projekt składa się z dwóch jakby podprojektów. Pierwszym z nich jest oczywiście system operacyjny, czyli właśnie Liberty OS, system umożliwiający instalowanie dodatkowych aplikacji przygotowanych przez zewnętrzne zespoły, przez zewnętrznych programistów. System ten oparty jest o znany w świecie systemów operacyjnych dystrybucji Linux, o dystrybucję Arch Linux. System ten dodatkowo ma posiadać możliwość pobierania i umieszczania dodatkowych portfeli kryptowalutowych i przede wszystkim ma dbać o prywatność od samej warstwy właśnie nie tylko aplikacyjnej, ale również od warstwy systemu operacyjnego. Ma zapobiegać zbieraniu danych, a też metadanych. Tutaj wyjaśnię może pojęcie metadanych. Metadane są to dane o danych. Na przykład są to wszelkie te informacje zbierane przez operatorów telefonicznych, telekomunikacyjnych, którzy pobierają i zbierają takie dane, jak na przykład ile trwała rozmowa, kiedy była wykonywana, kto do kogo dzwonił. Natomiast sama treść rozmowy nie może być zapisywana, przynajmniej obecnie, biorąc pod uwagę obecnie panujące prawo. Dodatkowo system Liberty OS ma blokować, a nawet umożliwiać blokowanie reklam i wyświetlanie tylko tych, które będą dla jego użytkowników interesujące. Zapobiega on dosyć istotnemu problemowi panującemu obecnie w internecie, czyli temu, że tak naprawdę nasze dane, czyli dane użytkowników internetu, nie są pod naszą kontrolą. Dane te są pod kontrolą dużych firm, dużych organizacji reklamowych, wszelkiego rodzaju koncernów, które cały czas i pod wieloma względami i różnymi aspektami wykorzystują technologię, podczas gdy my jedynie korzystamy z internetu czy też z telefonu. O samym systemie tutaj są informacje na stronie. Jest też również white paper. Oczywiście system ten posiada tutaj szereg zalet, takich jak wsparcie dla portfeli kryptowalutowych, rutowanie poprzez sieć Tor, właśnie umożliwiającą nam w pełni anonimowe korzystanie z zasobów internetu, jak i z samej sieci Tor. Blokuje wszelkiego rodzaju trackery śledzące nas i identyfikujące naszą przeglądarkę. Posiada oddzielny system właśnie nagradzania, o czym zaraz powiem. Zapobiega właśnie wyświetlaniu reklam, pobieraniu wirusów czy też robaków różnych internetowych. Będzie on posiadał oczywiście pakiet buildowy umożliwiający tworzenie dokumentów tekstowych, jak i arkuszy kalkulacyjnych. Jest otwarty również dla fanów gier. Takie gry również będą mogły być uruchamiane na tym systemie, podobnie jak to się odbywa na systemie Arch Linux. System ten będzie posiadał wsparcie dla multimediów. Dodatkowo tym drugim modułem pod projektem całego właśnie Liberty OS jest właśnie ta część oparta o blockchain, a w dużym skrócie polega to na nagradzaniu właśnie użytkowników tego systemu za korzystanie z niego, za to, że oni go
używają i tutaj doskonałą analogią do tego, w jaki sposób będzie się to odbywać, jest po prostu przeglądarka Brave i token BAT. Tutaj właśnie Liberty Token, który będzie funkcjonował na Binance Chain, również w ten sposób będzie mógł być przyznawany, czy to osobom, prostym użytkownikom, czy też dostawcom reklam, czy też deweloperom, którzy będą po prostu tworzyć, czy też portować, czyli przenosić aplikacje, których używamy na co dzień na bardziej popularnych systemach operacyjnych, właśnie na system Liberty OS. I na tym tak naprawdę ma polegać właśnie cały ten token economy, jeśli chodzi o Liberty Token, który jest integralną częścią również tego systemu operacyjnego, co jest tutaj zaprezentowane na tej grafice, gdzie zobrazowany jest właśnie przepływ tego tokenu Liberty pomiędzy poszczególnymi podmiotami biorącymi udział w funkcjonowaniu całego systemu operacyjnego. Oczywiście na stronie mamy również dostęp do white paperu. Jest tu opisane, dlaczego on powstał, na ile ten problem, który on rozwiązuje, czyli prywatność, jest istotny. Następnie przechodzimy przez instalację, przez opis podstawowych rzeczy, także moim zdaniem ten white paper jest dosyć prymitywny i ubogi jak na taki projekt. Są tu podstawy, bardziej bym to nazwał taką bazą wiedzy, jak używać tego projektu, niż typowym white paperem. Jest tutaj również porównanie do dwóch najpopularniejszych obecnie systemów operacyjnych, czyli systemu Windows i systemu macOS. Także osoby tutaj zainteresowane tym projektem na pewno znajdą wyjaśnienie, w czym ten system wyprzedza, a przynajmniej ma zamiar wyprzedzić te dwa najpopularniejsze obecnie systemy. Na stronie projektu niestety nie znalazłem roadmapu, także ciężko będzie zweryfikować postęp prac. O dziwo, kod źródłowy również nie jest otwarty, co myślę, że jest sporym minusem tego rozwiązania, ponieważ jego konkurencja, kilku przedstawicieli właśnie systemów operacyjnych w pełni gwarantujących anonimowość, posiada otwarty kod źródłowy, a tutaj niestety tego nie ma. Co do konkurencji, to oczywiście ona jak najbardziej istnieje, chociażby sam Arch Linux jest konkurencją, znany tutaj osobom zainteresowanym tą tematyką system Tails, również na pierwszym miejscu stawia na prywatność. Inny znany system CubeOS, który również używa bardzo ciekawych metod związanych z zapewnieniem nam prywatności i anonimowości online. Wracając do samego projektu Liberty OS i parę słów ode mnie odnośnie tego projektu. Na obecnym etapie jest to bardzo młody właśnie koncept na ten moment. Konkurencję ma na pewno silną w postaci choćby tych dwóch projektów, które przed chwilą zaprezentowałem. W white paperze system ten porównuje się z Windowsem i z macOS-em, co myślę, że nie jest dobrą metodą, ponieważ a tego typu systemem operacyjnym będzie raczej zainteresowana inna grupa użytkowników. Nie spodziewałbym się, żeby w najbliższym czasie, czy chociażby kiedykolwiek, tego typu projekt zastąpił najpopularniejsze do tej pory właśnie systemy, z tego względu, że po prostu ludzie są do nich mocno przyzwyczajeni. Większość użytkowników tych systemów nie jest tak zwanymi power userami, czyli zaawansowanymi użytkownikami, którzy zrobią wszystko, byle tylko nie być śledzonym i właśnie trakowanym przez zewnętrzne narzędzia. A jeśli chodzi o zaawansowanych użytkowników, to oni na pewno będą woleli wybrać system z otwartym kodem źródłowym, system już przetestowany pod różnymi względami, system, za którym stoi spora społeczność. Dodatkowo połączenie tego systemu z blockchainem, gdzie blockchain, jak dobrze wiem, jest technologią, która przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo poprzez transparentność danych, które się na nim znajdują. Oczywiście jeśli mówimy tutaj o publicznym blockchainie,
Połączenie takiego właśnie blockchaina z systemem mającym zapewnić nam prywatność, myślę, że trochę rozmija się z celem, a jednak jest to ciekawa inicjatywa. Zawsze w świecie kryptowalut coś się dzieje. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Oczywiście osoby chętne przetestować ten system w praktyce mają taką możliwość. Można to pobrać i w dosyć prosty sposób zainstalować na własnych urządzeniach. Także dziękuję za czas poświęcony na obejrzenie tego odcinka właśnie z pogranicza prywatności i kryptowalut. Dajcie znać w komentarzach, jakie jest wasze zdanie na temat LibertyOS oraz na ile tematyka właśnie związana z prywatnością, też z anonimowością w sieci was interesuje. Może również na moim kanale poza głównym tematem właśnie kryptowalut postaram się jakiś mini cykl w tym zakresie przygotować. Dziękuję. Cześć.